dzisiaj na slalom równoległym ścigamy się w parach. Jest to dla nas dodatkowa motywacja, bo mamy osobę przed sobą albo uciekamy przed rywalem, dlatego gdzieś tam kątem oka go widać, więc dodatkowa adrenalina. Są dodatkowe emocje takiej złości, że ten rywal wjeżdża w pierwszy w metę, dlatego ja tak właśnie miałem, bo odpadłem, więc byłem troszkę zły. Emocje w równoległym są zawsze, kurde, jak jedzie ten zawodnik z drugiej strony i czuć go po prostu oddech na potylicy, uczucie jest wyjątkowe naprawdę. Emocje, stres, wszystko. Motywacja była na początku, szczerze mówiąc, słaba, bo trafiłem na Julka Mitana, takiego zawodnika, który jest naprawdę dobrym zawodnikiem, nikt nie ma wątpliwości. No ale nagle zaczęło się pojawiać jakieś światełko w tunelu, ja zacząłem się coraz bardziej nakręcać, no i była jazda. Warun niestety nie jest najlepszy, nie da się ukryć, że jest średnio i kopny jest ten śnieg, nie da się za bardzo rozpędzić. Jest bardzo fajnie. Nie jest tego super twarda, ale są tacy super zawodnicy, poprowadzili taki ślad, że nie ma żadnego problemu. Bardzo się cieszę. Lecimy z finałem. Lubię szybką jazdę, lubię dobrą rywalizację, lubię oglądać miny swoich rywali, zmartwione, spocone. Jak widzę, jak z niesmakiem wjeżdżają na tą metę, to jest to. Teraz finał. Ostatni przejazd, oddając z siebie wszystko, ale mistrz jest tylko jeden, no nie dało rady. Dzięki takim eventom można poznać ludzi zewsząd i po prostu jest niesamowita integracja. Jeździ się i naprawdę wszędzie można znaleźć znajomego i osobę, z którą wiesz, że dobrze spędzisz czas. Na pewno się bardzo cieszę, wiadomo. Mam nadzieję, że uda się przeznaczyć na coś fajnego, że zejdę trochę obostrzenia, może jakieś wakacje albo coś. Super zawody. Szkoda, że sezon się już kończy, bo chętnie bym jeszcze pojeździła, bo w tym roku wyjątkowo dobrze mi się jeździ. Startowałem wczoraj w tych zawodach o główną pulę nagrod, że tak powiem, pieniężną. No i powiem szczerze, że dzisiaj nie tylko warunek bardzo dopisuje, to jeszcze naprawdę znakomita zabawa, że tak drużynowo można sobie pojeździć się pościgać. To jest mój pierwszy raz na takiej konkurencji. Bardzo mi się podobało, bardzo mi jest z tym dobrze. Trasa super twardo, na krawędziach można było fajnie pojechać. W porównaniu do wczoraj jest kosmos. No jest kosmos. To jest nieporównywalne dni. Wczoraj miękko, deszcz, ciapa. Temperatura na plusie, bardziej można było to nazwać nartami wodnymi, dzisiaj wręcz przeciwnie. Tak jak już mówiłem, włoskie azzurro na niebie, temperatura minusowa, beton na trasie, nic, tylko jeździć. Szczerze, dzisiaj najbardziej mnie motywowało możliwość zwycięstwa z Siumem. No, ale jednak czuć tą rywalizację na starcie, rywalizujemy z człowiekiem, a nie tylko z czasem. Lubię jeździć tego typu zawody, paralel. Ja jestem zawsze w tym nie najgorszy, szczególnie, że jeszcze było po płaskim. To też jest mój konik, że tak powiem. Czuć taki duch drużyny, fajne to jest, nie? Znaczy, dzisiaj są zdecydowanie lepsze warunki. Myślę, że też wyrównane szanse dla wszystkich dzięki temu. Ja chyba lepiej czułam się dzisiaj, bo jednak byliśmy w drużynie, byliśmy razem byliśmy odpowiedzialni. To są
najlepsze zawody, w jakich sobie można startować, jak już nie jeździ się tak na super poważnie, ale dalej chce się człowiek trochę pościgać i w bardzo fajnej atmosferze, to AZS Winter Cup jest idealnym do tego miejscem.